Francja wybiera prezydenta. Głosować można na 11 kandydatów, ale 5 z nich liczy się w grze o władzę. Według ostatnich sondaży skrajnie prawicowa Marine Le Pen, centrysta Emmanuel Macron, kandydat centroprawicy François Fillon i przedstawiciel skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon mogą liczyć na 20% głosów. 10% Francuzów chce głosować na Benoît Hamon. Eksperci są zgodni, tak wyrównanych wyborów we Francji jeszcze nie było. Głównymi tematami kampanii były ratowanie gospodarki i poprawa bezpieczeństwa. Pierwsze sondażowe wyniki dziś wieczorem. Wraz z uchodźcami do Niemiec przyjechały tysiące talibów, alarmuje Der Spiegel. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie. Z danych Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców wynika, że kilka tysięcy migrantów z Afganistanu przyznało się do przynależności do talibów, uznawanych w Niemczech za organizację terrorystyczną. Uważają, iż przyznając się do walki po stronie talibów, zwiększą swoje szanse na otrzymanie azylu. Imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu deklarują też udział w innych organizacjach terrorystycznych, Boko Haram w Nigerii i milicji Al-Shabaab w Somalii. 23 miliony złotych trafią na konto szczęśliwca, który trafił 6 w lotto. To jedna z większych wygranych. Rekord należy do osoby, która w marcu jako jedyna trafiła 6 i wygrała prawie 37 milionów złotych. Rekordowa kumulacja to 60 milionów złotych z maja ubiegłego roku. Szczęśliwe liczby trafiło wtedy aż 3 graczy, którzy podzielili się kwotą. Dokładnie 80 lat temu ustanowiono Święto Niepodległości. Przed wybuchem II wojny światowej oficjalne obchody Święta Niepodległości odbyły się tylko 2 razy. 11 listopada 1937 roku i 1938 roku, w 20. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności państwowej. Na początku data święta była dyskusyjna. Część polityków chciała świętować przekazanie Józefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej, inni przekonywali o znaczeniu utworzonego w Lublinie rządu Ignacego Daszyńskiego.